Hej, witajcie, z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Modern Warfare. Już długo wyczekiwane, ale w końcu właśnie kupiłem sobie tą właśnie gierkę. No i kurde, przejdziemy do pierwszego mojego gameplaya na kanale z Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście nie jest mój pierwszy gameplay w tej grze, tylko pierwszy gameplay na kanale. Jest to tryb deathmatch, o dziwo, bo nie wiem, kiedy ja ostatnio wrzuciłem deathmatcha, bo szczerze powiedziawszy, w Call of Duty ostatni deathmatch taki się stał trochę w BO4, bardzo mi się nie podobał. Nie wiem dlaczego, ale albo był za trudny, że po prostu gracze bardzo szybko jakoś te kile nabijali, że nie mogłem za tym po prostu nadążyć, albo respy były do dupy, no coś mi zawsze nie pasowało w tych deathmatchach, a ja naprawdę bardzo lubię deathmatch. Tu? No, to jest osobny temat w Modern Warfare Deathmatch, bo tu jest trochę niuansów różnych jest. No ale po kolei. Oczywiście to jest pierwszy mój gameplay, to jest pierwszy mój materiał z tej gry, więc to są moje takie osobiste pierwsze, dosłownie pierwsze wrażenia, więc nie bierzcie je zbyt poważnie. Wiadomo, ja grałem tylko parę godzin w tą grę, dosłownie nie wiem, z tydzień, więc jeszcze nie tak bardzo intensywnie. Więc bierzcie to wszystko pod tak, no, pod duży cudzysłów, nie? Bo to są moje pierwsze wrażenia. Ja też teraz jestem troszeczkę bardziej, nie wiem, naemocjonowany, pozytywnie lub negatywnie, tak i tak w sumie. Więc nie bierzcie tego zbyt też tak dosłownie i poważnie, bo może to się w przyszłości troszeczkę zmienić. No ale dobra, przechodzimy najpierw do plusów, bo powiem szczerze, bardziej na plus to wszystko widzę, niż na minus. To jest moje osobiste zdanie, nie? Pierwsza sprawa, to co oczekiwaliśmy. To co wiele graczy oczekiwało. Naprawdę, powiem wam szczerze, odkąd ja już gram w Call of Duty, czyli już naprawdę sporo lat, nie widziałem w Call of Duty jeszcze aż takiej rewolucji pod względem mechaniki strzelania, mechaniki poruszania się postaci, mechaniki broni, głosów, dźwięków. To jest naprawdę, to jest chyba najlepsze dźwięki, chyba są ze wszystkich gier, ogólnie wideo bym nawet powiedział, że nie nawet tylko z FPS, bo po prostu są tak miodne te dźwięki, że to jest wow, że chyba z świata rzeczywistego je wzięli, a nie z gry. No, więc to jest jak najbardziej na plus i w sumie na to czekałem, żeby w końcu jakiś powiew świeżości w tym Call of Duty był, bo naprawdę ostatnio to wydziwniali, dawali coś, ale nie zmieniali to, co już naprawdę się przestarzało. Ciągle coś kombinowali, ciągle coś niby do przodu, ale nie skupili się właśnie na tej mechanice strzelania, nie skupiali się, to wszystko jest bardzo stare, to wszystko naprawdę już za... jak to mówi się, zakurzyło się, nie? A tu w końcu coś z tym zrobili i jestem naprawdę zachwycony tym. Kolejna sprawa to są bronie. Bronie naprawdę to są chyba najlepsze bronie ze wszystkich Call of Duty. Wow! Nie spodziewałem się takich odgłosów tych broni. Jest cudowny. Odgłos broni jest idealny. Ja wiecie, ja jestem trochę innym graczem Call of Duty. Dla mnie naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy to są bronie po prostu, bo ja lubię po prostu zabijać sobie tych wrogów, biegać sobie, zabijać to, a nie tak, że tylko na ten wynik, tylko na takie końcowe rezultaty, tylko mi samą frajdę nawet już sprawia to, jak sobie biegam, tu sobie zabiję z dwóch, trzech, tu nawet sobie zginę i to mi już sprawia frajdę, to już naprawdę jest dla mnie spoko, nie? Już mogę sobie grać taką grę, więc no ja, mi mało potrzeba, też to jest taka prawda. Kolejna sprawa, to jest plus i minus, bym powiedział. Tak, to jest plus i minus, czyli kroki. Z jednej strony, ja naprawdę już od dawna w Call of Duty nie słyszałem tak dobrych kroków, czyli tak głośnych, nie? A to jest plus według mnie z jednej strony, no bo po to one są, żebyś mógł zlokalizować wroga, nie? Przecież po to wydajemy dźwięk, chodząc, nie wiem, po betonie, po schodach, żeby po prostu jakiś wydawać dźwięk, żeby jakiś wróg cię skądś mógł zlokalizować. Więc dla mnie to jest plus, bo po prostu trochę łatwiej mi się gra, jak na sławka gra. A z drugiej strony, no faktycznie troszeczkę są za głośne.
i to jeszcze swoje kropki są za głośne, albo z teammate'ów, no. To jest prawda, że troszeczkę by to zbalansowali i było perfekto. No, wiadomo jaki jest temat na scenie Call of Duty, czyli martwa cisza, nie? No, jest to sprawa dyskusyjna, z jednej strony tak, z drugiej nie. Ja na razie jeszcze swojego zdania nie mam, bo za mało jeszcze grałem w tą grę. Kolejna sprawa to są mapy. No, na mapach już troszeczkę sobie pograłem, na różnych mapach, bo dobrze się właśnie losuje, jest taki właśnie rotation, że losuje różne mapy, a nie tylko te same, jak w niektórych częściach Call of Duty, bo pamiętam, w niektórych częściach Call of Duty było tak, że grałem tylko Summit, albo jakaś tylko mapa, nie wiem, rotacja opierała się tylko mniej więcej na trzech mapach, nie? I to było trochę irytujące, tu jest na szczęście troszeczkę to lepiej, ale te mapy są zbyt szczegółowe. To też ten temat już słyszałem, ale no to jest faktycznie, że one są zbyt szczegółowe, a kolejna sprawa, konstrukcja tych map jest trochę kuleje. Choć z drugiej strony też widzę tutaj plus, bo mogę bardziej taktycznie na nich pograć, bo dużo jest przejść, dużo jest sytuacji, gdzie można oflankować wroga, bo są obszerne. Ja też takie mapy lubię, bo naprawdę można wtedy trochę pomyśleć, taktycznie zagrać sobie, a nie tak na pałę biegać jak w niektórych mapach z Call of Duty, na przykład z Black Ops, nie? To po prostu biegiesz i 100% że tu wróg wyjdzie, bo za sekundę on tam gdzieś ma z tyłu respa, nie? A tu jest na przykład trochę to inaczej. I to mi się naprawdę podoba, powiem wam szczerze, że można tak bardziej taktycznie pograć w tym Call of Duty. No, ale faktycznie są też trochę za duże, bo często się gęsto kończył mecz nie limitem zabitych wrogów, tylko limitem czasu. No i to jest troszeczkę minus, bo ja też lubię taką wartką, szybką grę. Choć też nie jest to aż tak, jak mówili niektórzy youtuberzy na scenie, że to jest tragedia, bo oczywiście, jak grasz bardzo defensywnie, no to tak, no to zabijesz tam tylko tych paru wrogów. Ale jak grasz naprawdę żwawo, intensywnie, tak ofensywnie można powiedzieć, choć też za bardzo ofensywnie nie można grać, bo tu jest dużo kamperów, to jest kolejny już temat, ale to wiadomo, kamperzy to jest taki temat, że oni zawsze występowali w Call of Duty, tylko w niektórych wiadomo, częściej lub mniej, bo odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd się biorą kampery. Kampery się biorą stąd, to są osoby, które po prostu wybierają taki styl gry. I niektórym naprawdę nie da się zwalczyć. Nie da się zwalczyć, bo to jest ich styl gry niezależnie od niczego. Czy to jest mapa taka, czy nuke tam, czy taka, kamper zawsze będzie. Ale są też takie czynniki, które po prostu sprzyjają tym kamperom i ich jest naprawdę więcej. Tu, no niestety, jest trochę tych head glitch na tych mapach, no i przez to tych kamperów jest trochę więcej. Ale da się jakoś z tym żyć, bo jak się ogarnie dobrze respy, jak się ogarnie miejsca, gdzie właśnie ci ludzie mogą kampić, jak się trochę bardziej pomyśli, no to można coś z tymi kamperami zrobić. Choć wiecie, no ja na razie nie chcę jakichś super dużych zdań mówić na temat tego Call of Duty, bo gówno grałem i wiecie, no to teraz może być tak, za niedługo mogę powiedzieć, że kurwa do dupy to jest wszystko, że po prostu całkowicie inne zdanie mam, więc moje zdanie, tak jak mówię na początku, nie bierzcie zbyt poważnie. Ogólnie rzecz biorąc, Call of Duty na plus, ja jestem zadowolony z tego, co dostałem, bo naprawdę nie żałuję tych wydanych pieniędzy, jak na razie przez tydzień mówię, nie? Przez tydzień grania, nie? Nie żałuję tych wydanych pieniędzy w samą tą rewolucję, samą tą mechanikę strzelania, to poruszenie się postaci, ten realizm. Naprawdę, no, w dobrym smaku to wszystko wygląda. No i to jest, przypomniały mi się naprawdę czasy prawdziwego Modern Warfare 3, takiego, no, tego oczekiwałem też, tego takiej właśnie teraźniejszości. Biegam sobie z zajebistymi, normalnymi broniami. Wiecie, ja też się już przyzwyczaiłem do tej futurystyki, ale tutaj w fajnym smaku to fajnie powróciło. Dobra, ja będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wiem, że troszeczkę chaotyczny, ale po prostu to jest trochę emocjonalny materiał, bo no, świeży jestem po tej grze i chciałem to sprawdzić, a naprawdę no, jest to sprawdzać. No i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie i napiszcie koniecznie, co myślicie o Call of Duty Modern Warfare.
Cześć!